był dzisiaj akcent piłkarski, w którym wziąłem udział bezpośredni. Graliśmy mecz my, czyli ekipa dziennikarska z ekipą PZPN-u. Grał m.in. prezes Zbigniew Boniek, sekretarz Maciej Sawicki, wiceprezes Marek Koźmiński i dziennikarze. No, przegraliśmy 0-4, 0-5, nie wiem, czy 0-3, szczerze mówiąc. Straciłem rachubę, ledwie już widziałem na oczy. Niestety problem nasz polegał na tym, że nie mieliśmy żadnej zmiany, ale walczyliśmy do końca. Jeszcze pod koniec meczu mieliśmy setkę, zmarnowaliśmy. W sumie wynik pewnie sprawiedliwy. Działacze się cieszą, my trochę mniej, ale nie przejmujemy się. Prezes Boniek zażartował do jednego z dziennikarzy, że jeśli ty będziesz tak, że nie masz prawa więcej pisać o futbolu, ale wiadomo, że my jesteśmy lepsi w teorii niż w praktyce.